Dobry wieczór. Witam serdecznie w dniu 12 stycznia 2023 roku. Po raz drugi w nowym roku. Witam serdecznie tych Państwa, którym spotykam się pierwszy raz w nowym roku 2023. Zapraszam serdecznie i witam wszystkich udziałowców, inwestorów, gości i sympatyków na webinarze Skyward Community. Tematem naszego spotkania będzie technologia możliwości rozwoju inwestowania. Ja Was witam, drodzy Państwo. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Kilka słów o mnie. Jestem speakerem w firmie, czyli takim człowiekiem do przekazywania informacji. Razem robimy to z Mariuszem Duszmańskim. Jesteśmy również po ukończonym szkoleniu, które trwało blisko 14 miesięcy w roku 2018-19 i tam uzyskaliśmy tu ambasadora Skyward Community. I tak pokrótce, rok 1999-2022. O, tu trzeba zrobić małą poprawkę, bo już mamy 23. Własna działalność gospodarcza, później studia wyższe, kierunek marketingu ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. I od roku 2016 jestem czynnym inwestorem w Skyward Community. Jak wcześniej mówiłem, ukończyłem to szkolenie dla ambasadorów. Z Polski brało udział 8 naszych partnerów z naszą dyrektorą regionalną, panią Natalią Fujtak. I żeśmy to ukończyli w maju 2019 roku w Dubaju. Ładnie się zarymowało. Dzisiaj będziemy rozmawiać o transporcie strunowym, którym nasza firma Skyward Community, która pozyskuje fundusze i propaguje ten transport strunowy. A wszystko się dzieje za sprawą tego tutaj szanownego dżentelmena. On się nazywa Anatolij Junicki, jest naukowcem, wynalazcą, autorem ponad 150 prac naukowych, 20 monografii, 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe, które będą dzisiaj w głównej mierze naszym tematem naszego spotkania. Kierownik dwóch projektów ONZ w roku 1998-2002. One dotyczyły miast linearnych, o których powiem za chwilę. Członek Federacji Kosmonautyki ZSRR. Pan Junicki, jak on podkreślał wielokrotnie, jest przede wszystkim inżynierem, konstruktorem i ukończył swoje studia w latach 70. i tam po skończonej szkole pracował na Bajkonurze, czyli taki odpowiednik NASA, bo jest z zawodu konstruktorem rakiet kosmicznych. Jest również założycielem grupy UST i jest generalnym projektantem firmy Junicki Strange Technologies INC. Mamy tutaj, drodzy Państwo, brand. Ja o nim mówię kilkanaście razy już, bo on jest praktycznie od grudnia 2021 roku. I tak został pomału wprowadzony od pierwszej litery nazwiska naszego założyciela z angielskiego U Junicki. I UST to są technologie transportowo-infrastrukturalne. Nasza firma też przechodziła brand Skyward Community. Wcześniej nazywaliśmy się Skyway. Także, drodzy Państwo, ta zmiana tych brandów to jest po to, że różne były języki na temat naszej firmy. Było dużo hejtu, było jakieś tam nieporozumień. W tej chwili, w tych nowych odsłonach, pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby ta opinia o naszych firmach była jak najbardziej prawidłowa, taka nieskazitelna. I naprawdę pilnujemy, żeby ta dobra moneta za nami szła cały czas w firmie. Filozofia tego transportu strunowego to przede wszystkim transport ma być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich problemem. Problemem a nie ich problemem przede wszystkim. Drodzy Państwo, pojazdy UST poruszają się nad ziemią po specjalnej
estakadzie szynowo-strunowej prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki i zwiększeniem prędkości. Nasza firma przede wszystkim jest ekologiczna, czyli chodzi tutaj o zachowanie racjonalnego wykorzystania zasobów ziemi i oczywiście ponadprzeciętnego bezpieczeństwa. Nasze moce UST to jest grupa spółek posiadających własne firmy obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrożenia innowacyjnych technologii UST, takich m.in. jak w pełni wyposażona zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za procesy certyfikacji i badań w UST. UST jest w stanie realizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynierska to dziś wieloletnia praca inżyniera i wynalazcy pana Antolina Junickiego i jego zespołu, która stanowi integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z automatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Nasz kompleks przemysłowy, chodzi tutaj o nasze zakłady produkcyjne, mamy ich w tej chwili trzy, jest gotowy przyjąć całość cyklu prac i realizuje je specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową. Tych biur mamy ponad 80, drodzy Państwo, rozłożone są one w dwóch naszych budynkach głównych na terenie Mińska w stolicy Białorusi. UST wykonuje ciągły proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Tu małe wyjaśnienie. Drodzy Państwo, my w tym projekcie, którym jesteśmy, tak zwanym 1.15, o którym będę mówił później, mamy tak zapisane w naszych dokumentach i memorandum, że firma, jak wejdzie na tak zwane projekty komercyjne albo celowe, będzie zawsze miała udział w takim projekcie w postaci 20% takiego kontraktu. Te 20% będzie między innymi wykorzystywane do tego, aby było na rozwój firmy, technologię, jak również na wypłatę dywidendy dla swoich udziałowców, oczywiście dywidendy, jak będzie zysk netto, i na szkolenie przyszłych kadr, które będą obsługiwały wszystkie nasze trasy na całym świecie. Mamy dwa centra testowania, drodzy Państwo. Jeden z tych systemów jest zlokalizowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w miejscowości Szardża, w Emiracie Szardża. Drugi jest w Europie, na terenie Białorusi, w miejscowości Marina Horska, to jest około 70 km na południowy wschód od Mińska. Miałem okazję być w obydwu, drodzy Państwo, także ja widziałem te nasze poligony, tak zwane testowe. Nasz certyfikat zgodności wydawany jest przez TUW SV Stardacją certyfikacją, świadczą o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury transportowej UST, w skład który wchodzą iPody, nawierzchnia torowa StreamGray, podpory kotwiące, podpory pośrednie, stacja obsługi i stacja pasażerska. Nasza firma UST Transport posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy. I tak jak Państwu wspomniałem, my mamy 80 biur projektowych w naszej firmie, w której pracuje ponad 600 specjalistów i do tego trzy własne zakłady produkcyjne, które mogą, tak jak tutaj w wspomnianym tekście, wykonać każde zlecenie w każdym zakątku na świecie. Transport pasażerski, czyli transport UST, to unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane o technologii UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji, pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach.
Przeznaczony on jest głównie do transportu miejskiego i międzymiastowego ruchu pasażerskiego. Jest harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii, czyli możemy tutaj zarówno implementować to do obecnych zapotrzebowań miast, przedmieść, jak również wkomponować nasz transport już w nowo powstające budowle. Między innymi takie projekty powstają w krajach arabskich. I przeznaczony jest do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią, uzupełnionych siecią wieżowców. Także widzicie Państwo tutaj te nasze drogi i nasze te podpory, które są na nich są zamontowane nasze trasy strunowe. Nie potrzebujemy dużych zasobów ziemi. Widzicie, tutaj jest taki pas rozdzielający jakąś tam drogę. I nasze pojazdy poruszają się naprawdę z dosyć wysoką prędkością. Za chwilę będę większość z nich tutaj Państwu precyzował. Nasz transport towarowy to jest również transport osobowy. Mamy również transport towarowy, który jest bardzo ważnym ogniwem w naszej firmie, ponieważ tutaj jest ogromne zainteresowanie naszych przyszłych inwestorów, jeżeli chodzi o wykorzystanie transportu towarowego. W skład niego wchodzi Unitrans 400. To jest taki ślimak ciągły, taki do przewozu materiałów sypkich. Unicont U4-190-1 do przewozu kontenerów. Unitrak U4-131 do przewozu materiałów płynnych, niebezpiecznych, rozszczepialnych, jak również jakiś tam paczek, i Unitrak U4-171 do przewozu materiałów sypkich, głównie używanych w jakichś tam kopalniach i tym podobne. Mamy w tej chwili 7 rodzajów pojazdów pasażerskich. Ja nie lubię słowa osobowego. Jeżeli mi się to wymsknie, to bardzo Państwa przepraszam. To jest towar pasażerski, nie osobowy. Więc od najmniejszego Univideo U4-651 do najszybszego naszego pojazdu Uflash U4-362. Ponadto te nasze pojazdy mają jeszcze taką cechę, drodzy Państwo, że można je rozbudowywać o dodawanie kolejnych elementów modułowych. I widzicie tutaj przykład Unibusa U4-210. Tu mamy już kolejny model, który jest rozbudowany o jedną, dwie, trzy takie części. Mamy możliwość nawet do 7 takich modułów, możliwość rozbudowywania. Ja będę teraz pokrótce precyzował każdy z tych pojazdów. Powiem kilka zdań na ten temat, żebyście Państwo mieli świadomość, jakie pojazdy już są obecnie przetestowane, certyfikowane i co mamy do zaoferowania naszym partnerom. Najmniejszy pojazd, lekki, Univit dwuosobowy, jego możliwości przewozowe, w zależności od tego, czy on jest w konfiguracji pojedynczej, to jest około 720 pasażerów na godzinę w obie strony. Ja zawsze podkreślam, drodzy Państwo, żebyście mieli świadomość, że jak ja mówię o przewozie na godzinę, to przy wybudowanej infrastrukturze. Natomiast jest możliwość jeszcze tak zwanego sprężenia, czyli możemy dołożyć jeszcze kolejne pojazdy i takich pojazdów może być 7 i wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają nawet do 3,5 tysiąca pasażerów na godzinę w obie strony. Cechą charakterystyczną dla tych pojazdów również jest to, że on może osiągać naprawdę bardzo dobrą prędkość, bo w terenach zabudowanych, miejskich i w takiej infrastrukturze zabudowanej może jechać z prędkością do 150 km na godzinę. Miałem okazję tamten pojazd widzieć, drodzy Państwo, w Malinach Horcy w roku 2019 na organizowanym ekofestiwalu. Jest to takie spotkanie inwestorów, sympatyków, drodzy Państwo, gości delegacji zagranicznych na poziomie lokalnym, takim międzymiastowym i rządowym. I na tym spotkaniu, w tym ekofestiwalu były pokazywane również te pojazdy, gdzie mogliśmy zobaczyć je po prostu z natury, jak one się zachowują, jak wyglądają.
Miałem okazję ten pojazd widzieć. Naprawdę na tej trasie testowej w Marineholcu sobie śmigał na takiej strunie grubości takiego męskiego palca, można powiedzieć. Unibike, pojazd, który jedzie z prędkością 150 km na godzinę, również jest przeznaczony dla dwóch pasażerów, natomiast jeszcze dodatkowo ma w taką budowaną jednostkę sportowo-rozrywkową na zasadzie takiego rowerka treningowego. Można sobie w czasie jazdy po prostu trenować. I w tej pojedynczej odsłonie on ma pojemność dla dwóch pasażerów, może przewozić do nawet 1400 pasażerów na godzinę w obie strony. Natomiast jest też możliwość tego tak zwanego sprężenia, czyli dodajemy mu tutaj kolejny element. Może takich pojazdów być 7 i wtedy jego właściwości przewozowe wzrastają nawet do 6300 pasażerów na godzinę w obie strony. Drodzy Państwo, to jest pojazd też, który był wystawiony w roku 2016 po raz pierwszy na takich targach branżowych InnoTrans w Berlinie, gdzie był pokazywany razem z naszym Unibusem i te dwa pojazdy wtedy wzbudziły ogromną sensację na tych targach. I to jest nasz właśnie Unibus, drodzy Państwo, to jest właśnie ten pojazd, który był pokazywany na targach w Berlinie. On jest przeznaczony do komunikacji miejskiej międzymiastowej, może jechać z prędkością do 150 km na godzinę. Jego pojemność pasażerska to jest między 10 a 80 pasażerów. No i jego właściwości przewozowe są od 2,5 nawet do 12 tysięcy pasażerów w obie strony na godzinę. On jeszcze jest taki wyposażony, drodzy Państwo, taki system audio, system informacji, wideo dla pasażerów. Ja miałem okazję tym pojazdem jechać dwukrotnie w Marineholcu w roku 2018 i w roku 2019. No, fantastyczne wrażenia, muszę Państwu powiedzieć, bo zupełnie inaczej, jak się to widzi tylko na filmie albo tak na zewnątrz, a jak ma się możliwość jeszcze przejechania tym pojazdem, to ta wiara w naszą firmę, w tą technologię po prostu to od razu rośnie tak, że to wybija wszystko w kosmos. On ma również możliwości sprężenia od 3 do 7 takich pojazdów. No i wtedy jego właściwości przewozowe w tej konfiguracji sprężonej są nawet do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Unicar to jest pojazd, który jest taki, tam, on ma taką dosyć fajną stylistykę. No i on jest odpowiednikiem takich tych wielogabarytowych, drodzy Państwo, tych pojazdów typu trolejbus, tramwaj czy autobus. Może jechać z prędkością do 150 km na godzinę. W zależności, czy będzie to pojazd pojedynczy, czyli gdzieś byśmy go tutaj przecięli, to może tych pasażerów zabrać 6. No i wtedy jego możliwości przewozowe są do 1500 pasażerów obie strony na godzinę. Natomiast jeżeli go też sprężymy, bo też takie możliwości są, że możemy mu tu dodać też 7 takich pojazdów, no to wtedy jego właściwości przewozowe wzrastają nawet do 7000 pasażerów na godzinę w obie strony. Także macie tutaj Państwo doskonały przykład pokazany, że pojazdy miejskie, transport miejski może się poruszać z prędkością do 150 km na godzinę, to my nawet takich prędkości, drodzy Państwo, nie możemy osiągać na naszych autostradach, bo w Polsce największa prędkość dopuszczalna na autostradzie to jest 140 km na godzinę. No i nasze cudo, drodzy Państwo. Uniflash, pojazd, którego też miałem okazję widzieć, widziałem go zarówno w Berlinie, jak i Marineholcu. Na ekofestiwalu. On był wystawiony w roku 2018 na targach InnoTrans w Berlinie w roku 2018. Tam wzbudził po prostu sensację. Ja miałem okazję w nim siedzieć w środku. Mam na to dowód, mam na to fotografię. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, mogę to pokazać. Byłem tam z moją grupą moich partnerów. Wtedy po raz ostatni byliśmy na tym ekofestiwalu, bo następne lata to już weszła ta pandemia i ekofestiwale były nieorganizowane, tylko były online. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, czyli w tym roku, w roku 2023, taki festiwal dojdzie do skutku.
Wyposażony jest jak taki luksusowy samochód, można powiedzieć Ferrari, Maserati, no i takie również ma osiągi. A jego największą zaletą i osiągiem jest to, że może jechać, drodzy Państwo, z prędkością nawet do 600 km na godzinę. I w zależności od konfiguracji te pojazdy mogą być od 6 do 46 pasażerów, natomiast jego właściwości przewozowe nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. On się porusza jako jeden z tych pojazdów po tak zwanej eskapadzie. Widzicie Państwo, że to jest taka konstrukcja już sztywna, mocna, ale też tutaj te prędkości i naprężenia są zupełnie inne jak w pozostałych naszych pojazdach. Natomiast on ma taką jeszcze jedną wielką cechę, drodzy Państwo, że im większy opór, tym większe spalanie. A opór powietrza w naszym pojeździe wynosi C równa się 0,06, a gdy już weźmiemy takie, proszę Państwa, rasowe auta sportowe, to ich współczynnik wynosi na 0,28. Tu przykładem jest Porsche 977. Natomiast te bolidy to mają 0,2, czyli troszeczkę mniej. Natomiast normalne pojazdy użytkowe, typu takim, jak my się tam poruszamy na co dzień do swoich spraw prywatnych czy do pracy, mają 0,4. I wiąże to się z użyciem paliwa, bo im wyższy opór, drodzy Państwo, tym wyższe spalanie. No i pojazdy towarowe, bardzo ważny element naszej firmy, ponieważ tu jest ogromne zainteresowanie rynku tymi naszymi pojazdami. Są one naprawdę w bardzo dużym zainteresowaniu. Mamy je też przetestowane, certyfikowane. No i proszę Państwa, chwila niewielka i będziemy te technologie sprzedawali na rynki zewnętrzne. No i ten nasz Unitra, który tu Państwo widzicie, to jest przeznaczony do przewozu materiałów płynnych, niebezpiecznych, nawet, drodzy Państwo, takich łatwo psujących się, nawet materiałów rozszczepialnych i takich nieporęcznych. Oczywiście to są wszystko pojazdy samoistne, czyli one mają własny napęd i przy wybudowanej infrastrukturze mogą nawet dojechać do 10 tysięcy kilometrów do klienta. Możliwości ich przewozowe są, drodzy Państwo, nawet do 100 milionów ton rocznie. Ja dzisiaj też będę o tym mówił w wiadomościach, bo wyszła taka ciekawa informacja w naszym biurze, ale to będę mówił na koniec webinaru. No i pojazd szczególny. Drodzy Państwo, nie wiem, kto tu jest nowy, kto tutaj jest z naszych partnerów, który nie był u nas ani razu, albo był bardzo dawno. Otóż tego pojazdu, jak my zaczynaliśmy współpracę z firmą, nie było, drodzy Państwo, ponieważ on został wykonany na specjalne życzenie i zamówienie naszych partnerów z krajów arabskich. W zaledwie 18 miesięcy od pomysłu do deski kreślarskiej został on, drodzy Państwo, wykonany. W tej chwili jest po certyfikacjach i już w naszym ośrodku, w Centrum Innowacyjnym w Szardzie przechodzi wszystkie testy i certyfikaty i będzie on oferowany do naszych partnerów na całym świecie. Między innymi pamiętacie Państwo taką sytuację, która się wydarzyła tam niespełna półtora roku temu, gdy jeden z kontenerowców zapchał kanał Suezki, stanął w poprzek. No to szybciutko pani Unicki inżynierami wystąpili z propozycją, że mogą wybudować taki tor do przewozu kontenerów, drodzy Państwo, w tym rejonie i będą te pojazdy 24 godziny na dobę poruszały się w tom i z powrotem. Natomiast w kanale Suezkim jest taka sytuacja. Tu Państwu narysuję, bo akurat miałem okazję to widzieć, jak byłem w Egipcie. Ciekawostką, że się przejeżdża pod tunelem. Jest taka sytuacja, że tak. Tam jest podzielony ten transport na dwie strefy, więc na dobę 12 godzin płyną w jedną stronę, czyli gdzieś tutaj czekają te statki, tak, na swoją kolej. No jak minie tam powiedzmy 12 godzin, no to w tej chwili potem jest zamykana ten transport i ruszają statki, które czekały tam po stronie tej arabskiej, a tamte są od strony powiedzmy Morza Śródziemnego.
Także wstanął ten statek wtedy w poprzek. Pamiętacie, taka się sytuacja stała niebezpieczna. No i zablokował na kilka dni sytuację tą transportową, a to są ogromne straty, bo statki, jak stoją na kotwicy, to nie zarabiają. No i nasz Unitrans to jest ten system do przewozu w tych terminalach, drodzy Państwo, czy tam terminalach portowych, czy tam morskich, jak również w takich kopalniach urobku. I on jest przeznaczony do przewożenia tych materiałów takich rozdrobnionych, pasku, kamienia i tym podobnych. Jego prędkość to jest 36 km na godzinę i możliwości przewozowe nawet do 100 milionów ton rocznie. I tu bym chciał jeszcze wrócić, bo tu jednej rzeczy Państwu nie powiedziałem na temat tych kontenerów, że ich prędkość to jest do 120 km na godzinę. Więc wyobrażacie sobie Państwo ten ruch ten kontenerowy, co w tej chwili jeździ po naszych drogach z taką prędkością. To jest po prostu niemożliwe. I ruch kontenerowy sprawia największe zagrożenie na drogach. No i system morski to jest, proszę Państwa, ja jak zawsze mówię o systemie morskim, to zaraz mam uśmiech na twarzy, bo ja jestem po prostu zachwycony i to jest, uważam, no, genialne rozwiązanie, bo daj tu przykład Indii. Zobaczcie Państwo, tam są dwa takie duże porty przeładunkowe, powiedzmy po jednej i po drugiej stronie. I teraz proszę zobaczyć, jak ta logistyka wygląda, że pojazdy albo tu, albo powiedzmy tu, do jednego portu, albo do drugiego, jaką muszą przebyć drogę i jakie to jest po prostu mało wydajne i drogie w użytkowaniu. Natomiast nasz system morski polega na tym, że my możemy wybudować takie platformy, proszę Państwa, które mogą wejść w głąb portu na głębokość i tam mórz i oceanu na głębokość nawet do 25 metrów, na odległość do 5 do 10 kilometrów i wybudować takich prostych platform kilka. Zobaczcie Państwo, jak to potrafiłoby rozwiązać sytuację, jakby to ulepszyło po prostu całą tą infrastrukturę i logistykę. No, genialne rozwiązanie. Zapraszam Państwa do naszych biur. Tam w zakładce dla inwestorów możecie sobie zobaczyć filmy. Pokazany jest właśnie film, jak taki system może pracować. Pamiętajcie, że to wszystko jest bezzałogowe, bo nasze systemy są sterowane centralnie z naszych tych wszystkich centrów logistycznych. No i projekt współistniejący z naszym transportem strunowym, mianowicie miasta linearne. Właśnie na te projekty w roku 1998 i 2002 otrzymał granty pan Junicki z ONZ. To są, proszę Państwa, te miasta linearne, osiedla typu klasowego, harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę. I gdzie się buduje na takich terenach górskich, pustynnych, zalewowych, i o trudnej rzeźbie terenu. Oczywiście komunikacja i transport jest wykorzystywana w tym momencie w naszym transporcie strunowym. Między innymi my żeśmy się znaleźli na rybku arabskim przez to, drodzy Państwo, że żeśmy weszli z tym projektem miast linearnych, z naszym transportem, jak również to, że pomożemy w krajach arabskich zazielenić im pustynię. Pracuje nad tym jeden z naszych działów, gdzie mamy dział taki projektowy i testowy, który robi, proszę Państwa, humus, a humus to jest taka ziemia urodzajna, na której właśnie rosną te wszystkie nasze rośliny, zboża, etc. W roku 2018 była taka akcja, że pan Junicki, jak organizował ekofestiwal, poprosił, żeby wszyscy inwestorzy, którzy mają możliwość, przywieźli po 2 kg takiej ziemi urodzajnej. No i tej ziemi tam wpłynęło z różnych zakątków świata bardzo dużo. I nasi inżynierowie i naukowcy na tej podstawie tych mieszanek zrobili taką mieszankę naszej tej ziemi urodzajnej. Więc tak do tego między innymi służą nasze te działy, które zajmują się miastami linearnymi. Thank
No i podstawa naszej technologii, proszę Państwa, przegląd naszej struny. Ona zawsze jest zamknięta w stalowym korpusie. Wewnątrz są stalowe pręty naprężone, zespawane, otulone specjalnym betonem, którego zadaniem jest przede wszystkim ochrona tych strun, jak również tej konstrukcji, żeby ta konstrukcja przy jeździe była wyciszona. No i właściwości takiej struny są, że on pracuje, drodzy Państwo, ta struna w temperaturze od minus 100 do plus 100 stopni Celsjusza, bo pamiętajcie, że nasze trasy są tak budowane, aby wytrzymały okres stuletni. Na wierzchu zawsze jest nakładka stalowa, po której poruszają się stalowe koła naszych pojazdów, które toczą się po tej naszej tutaj powierzchni stalowej. Jeszcze jeden element, który jest dosyć ważny. Tutaj nie ma czegoś takiego, drodzy Państwo, jak delatacja. To wszystko jest monolit i jeżeli będziecie mieć kiedyś okazję jechania naszym transportem, któremu to życzę każdemu z całego serca, ja miałem okazję jechać 3 razy tym transportem, to nie ma takiego charakterystycznego stuku, jak jest na przykład w tramwajach czy w pociągach, gdzie jedziemy i słyszymy takie to tego tu nie ma, tu się jedzie gładko, oczywiście jakiś tam szum jest, ale to między innymi ten beton i te nasze powierzchnie powodują to, że on jest naprawdę w bardzo przyzwoitej wysokości. No i widzicie Państwo, mamy kilka rodzajów tych naszych strun, tej konstrukcji sztywnej. Też taki ten system kratownicy, on głównie będzie służył do transportu towarowego i tego prędkościowego. I niezależnie, czy mamy konstrukcję półsztywną, sztywną, czy elastyczną, wszędzie mamy korpus stalowy zamknięty, wewnątrz nasze pręty i nasz beton. I ta konstrukcja, ta sztywna, charakteryzuje się tym jeszcze dodatkowo, że wewnątrz tej konstrukcji możemy poprowadzić, albo na tej konstrukcji, drodzy Państwo, prąd, wodę, gaz, oświetlenie zewnętrzne, światłowód. Jest to wtedy zintegrowane z tymi naszymi właśnie miastami linearnymi i to jest dużo tańsze i lepsze w eksploatacji. No i ta konstrukcja półsztywna, widzicie tutaj dwie konstrukcje takiego mostu strunowego, proszę sobie zobaczyć, tu też mamy most strunowy, proszę, ale on się charakteryzuje tym, że ma ogromne ilości betonu, stali i nasza konstrukcja półsztywna i wierzcie mi Państwo, że na tych wcześniejszych slajdach, które pokazywałem 1,5 roku temu, nasz transport potrafi po takiej konstrukcji przewieźć nawet 50 tysięcy pasażerów na godzinę. Oczywiście to wszystko jest ze sobą zintegrowane, te pojazdy przechodzą płynnie z jednego na drugi. Natomiast po półsztywnej i sztywnej nie jeżdżą kontenery, drodzy Państwo, i te pojazdy osiągające prędkość ponad 500 km na godzinę, natomiast te spokojnie też mogą po tej konstrukcji jechać. No i elastyczna konstrukcja to jest do tych pojazdów lżejszych, drodzy Państwo, typu tam e-bike, Unibus i tym podobne. No i teraz mamy taki system, jaki my mamy ten system zdolności przewozowej UST, on się nazywa APM, to jest Automated Popper Mower. Tu chodzi, drodzy Państwo, o bezpieczeństwo, że minimalna odległość między pojazdami to jest 50 metrów albo 2 sekundy. Jest to dosyć ważne, bo chodzi tutaj o to, że oprócz tego, że ten transport będzie oczywiście bezzałogowy, z własnym zasilaniem, ale będzie możliwość wpływania na niego w ten sposób, że w momencie, kiedy będzie potrzeba, większe zapotrzebowanie tego transportu, przykładowo w godzinach porannych, czy tam popołudniowych, jak jedziemy do pracy i wracamy z pracy, czy ze szkoły, ten ruch jest większy, no to w tych pojazdach można wtedy po prostu więcej wypuścić na tor. Natomiast w tych godzinach takich przedpołudniowych albo wcześniej popołudniowych, gdzie to natężenie ruchu jest mniejsze, możemy tym po prostu też sterować. No i tutaj musi to być wszystko zorganizowane w ten sposób, że jakiś ten system jest i ten system to jest właśnie ten Automat Popper Mower, APM, i on po prostu reguluje, że minimalna odległość to jest 50 metrów między pojazdami albo 2 sekundy w odstępie. I taki przykład takiego, widzicie, pojazdu to jak ten, to można tak to sterować, że nawet tych pasażerów się przewiezie 30 tysięcy w obie strony.
No i budowa naszego układu napędowego, kilka słów dosłownie, system przeciwwykolejeniu, drodzy Państwo, bo to jest największa taka bolączka tych naszych przyszłych inwestorów. Pytają się, no tak, no u góry jeździcie, a ja, czy to jest bezpieczne i czy to nie spadnie. No wiecie, bo tych pytań jest takich naprawdę takich prostych, bardzo dużo, no ale wy powinniście umieć na nie odpowiedzieć, albo przynajmniej mieć świadomość, jak to wszystko wygląda. Otóż ten system nasz przeciwwykolejeniu, drodzy Państwo, to on uzyskał jak najwyższe certyfikaty i my mamy na to aż nawet patenty, drodzy Państwo, także nie musicie się tutaj martwić, to się wszystko odbyło w tamtym roku, w miesiącu tam marzec, kwiecień uzyskaliśmy te certyfikaty. Dalej, system napędowy, to jest ten tutaj, to koło widzicie, drodzy Państwo, które jednocześnie jest napędem, jak również i elementem hamującym. I jedna taka istotna rzecz, która jest bardzo ważna, bo to są wszystko pojazdy, które się poruszają za pomocą energii elektrycznej. Każdy z takich pojazdów posiada akumulator. I drodzy Państwo, taka ciekawostka dla Was, bo w tamtym roku panu Junickiemu i naszej grupie inżynierów udało się uzyskać takie parametry tych naszych akumulatorów, że ich cykl rozładunku i rozładowania i naładowania wynosi 5000. To jest bardzo 5000 cykli. To jest w stosunku do najlepszych producentów samochodów takich, które jeżdżą po drogach, gdzie oni uzyskali 1000, to my żeśmy ich pokonali 500 razy, drodzy Państwo, tak? Czyli no, nasza technologia jest na dużo wyższym poziomie, tak jak to pan Junicki mówił tydzień temu, jak puszczałem Państwu ten film o naszych osiągnięciach, które podsumowywał ubiegły rok. My prześcignęliśmy konkurencję o 15 lat, więc możecie być dumni, że jesteście w takiej firmie i macie, i do tego, jeżeli jesteście inwestorami, to drodzy Państwo, to jest jeszcze nasze prawnuki będą z tego korzystać. Ale informacja szczególna, pan Junicki powiedział, że on tej technologii, tych naszych akumulatorów nie sprzeda do pojazdów samochodowych. Także tu są jeszcze chronione dodatkowo nasze interesy. I inteligentne systemy sterowania, drodzy Państwo, to jest wszystko o najwyższe technologie, sieci neuronowe, inteligencję cyfrową, big data, no i technologie blockchain. Ja z tego wszystkiego najwięcej rozumiem, co to jest ta big data i ten system blockchain, bo blockchain to jest oparty o kryptowaluty, gdzie z tym tematem się spotkałem w życiu. Big data to zbieranie tych wszystkich naszych danych. Natomiast ja jestem pewien i ufam, że to jest wszystko niezbędne, żeby ta nasza technologia po prostu była bezpieczna, wydajna. Mamy inteligentne systemy sterowania do kontroli i adapcji i naszych pojazdów i tras. Mamy system pokładowy do kontrolowania ruchem, proszę Państwa, do sterowania urządzeniami wewnątrz pojazdu. No i system bezpieczeństwa i komunikacji. To jest taka sieć, która się wymienia z tą naszą bazą i komunikują się z innymi pojazdami, jak były na przykład uszkodzone. Mamy jeszcze również system bezpieczeństwa naszego transportu. Tu chodzi o taki technogenny charakter działania naszych środków transportu, bo one powodują bardzo niskie szkody, jeżeli chodzi o środowisko. No, mam tu na myśli tam, drodzy Państwo, przede wszystkim hałas, wibracje elektromagnetyczne, zanieczyszczenie powietrza, hydrosfery. My nie używamy dużych, drodzy Państwo, zasobów ziemi do tego, abyśmy te naszą technologię poprowadzili, bo budujemy na supach, nie, przez to nie ingerujemy tam w szlaki naturalne ptaków, jak również zwierząt i wód gruntowych. Także jeżeli chodzi o to, to jesteśmy tutaj pionierami. Nasz system UST został określony jako najbezpieczniejszy system transportowy, a on jest zgodny z normą ISO 2394. To są ogólne niezawodności konstrukcji itd.
On się charakteryzuje przede wszystkim wysoką odpornością na wandalizm, ataki terrorystyczne. Usytuowanie konstrukcji torowej na ziemi zwiększa nasze bezpieczeństwo nawet 100 razy. Dodatkowo my nie mamy, drodzy Państwo, skrzyżowań, czyli to kolejne kilkadziesiąt razy zwiększa naszą wydajność i to, że jesteśmy usytuowani nad gruntem, nie powoduje to kolizji z ruchem pieszym, samochodami i ruchem zwierząt. No i według Akademii Rosyjskiej Nauk, UST okazał się najbardziej ekonomiczną, zrównoważoną i bezpieczną technologią w porównaniu z istniejącymi systemami transportowymi. Chodzi tutaj o transport kolejowy, jednoszynowy transport drogowy, kolej magnetyczną, do tego trzeba dodać jeszcze lotnictwo i transport morski. Kilka statystyk, to też ważne, żebyście Państwo wiedzieli. Nasz transport UST, to jest ten tutaj zaznaczony, ten kolor niebieski. Dwa skrajne przykłady, bo to najlepiej oddaje te możliwości nasze. Więc budowa kilometra bieżącego naszych tras strunowych waha się od 4 do 16 milionów dolarów za kilometr bieżący. Natomiast skrajnie weźmiemy metro, to już te koszty nawet są w granicach 150 milionów dolarów. Natomiast ważne jeszcze jest stopa zwrotu, tu chodzi głównie dla naszych inwestorów przyszłych. Nasze trasy przy wybudowanej infrastrukturze, drodzy Państwo, mogą się spłacić nawet w granicach 8 lat, natomiast takie metro to i 40 lat może nie wystarczy. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, tutaj również jesteśmy na najwyższym stopniu w stosunku do naszej konkurencji, ponieważ my, drodzy Państwo, do napędu naszych pojazdów używamy energię z odnawialnych źródeł energii, czyli wody słońca, wody wiatru, spalania śmieci, tym też się zajmuje nasz dział projektowy. I dlatego, jeżeli chodzi o to zanieczyszczenie środowiska, to my mamy bardzo niewielkie albo na bardzo małym wskaźniku. Natomiast jeżeli chodzi o wypadki, no to przez to, że my jesteśmy na drugim poziomie, nie mamy tych skrzyżowań, drodzy Państwo, jak również nie ingerujemy tam poprzez nasz transport, nie mamy możliwości tych kolizji z ruchem pieszym, samochodowym, zwierzęcym, no to nasz transport, jeżeli chodzi o wypadkowość, możemy tylko porównać się do metra, no bo oni są pod ziemią, my nad ziemią, więc tutaj również jesteśmy w pierwszej lidze. Kilka słów o naszych ośrodkach testowych. Miałem okazję być w tym ośrodku w Malinachorce trzykrotnie. To jak Państwo widzicie, to on się tutaj różni na dzień dzisiejszy tym, że są jeszcze dobudowane dwie trasy, bo w tej chwili tu jest 5, a tych tras jest 7. To jest teren, który jest ponad 40 hektarów. Po byłym poligonie takich wozów opancerzonych dostaliśmy go od prezydenta ówczesnego pana Aleksandra Łukaszenki z Białorusi, który jest również obecnie prezydentem. Chcę Państwu powiedzieć, że ten obiekt w tej chwili jest taką ciekawostką turystyczną w Białorusi, także mogą tam przyjeżdżać turyści, jak również grupy zorganizowane. Oczywiście trzeba się wcześniej zamówić, bo przecież tam są prowadzone nieustannie prace badawcze i naukowe. Także zapraszam wszystkich serdecznie. I tutaj widzicie na tym zdjęciu taką właśnie naszą filozofię firmy, że proszę sobie zobaczyć. Tu mamy transport towarowy na drugim poziomie, natomiast na dole rosną krzewy, drzewa, trawa, pola uprawne. To ma służyć ludzkości, a nie to betonować, proszę Państwa, asfaltować i tym podobne rzeczy. Tu jest pokazany na tym zdjęciu sposób wykorzystania naszych stacji dokujących, tak zwanych przystanków. On też służy między innymi, drodzy Państwo, do załadunku i wyładunku pasażerów, ale jak również do tego, że te stacje są takim elementem, który spręża naszą te struny, bo co prawda mamy je rozłożone na słupach, tam w odległości od 50 nawet do 250 metrów, w zależności od zapotrzebowania. Natomiast sprężenie tych strun nawet jest na odcinkach do 5 km i do tego są między innymi wykorzystywane nasze stacje dokujące. W Malinachorce
Jest to pokazane w ten sposób, że na tym dolnym poziomie na parterze jest Muzeum Techniki. Tam jest pokazana cała droga pracy, jaką pan Junicki od deski kreślarskiej po dzień dzisiejszy wykonał, aby ta technologia powstała. Natomiast na pierwszym i na drugim piętrze mamy miejsce, w którym jest możliwość załadunku i wyładunku pasażerów albo wejścia i wyjścia. Na górnym poziomie jest tak zwany taras widokowy, gdzie możecie sobie Państwo oglądać okolice i oddychać, jak to mówią, świeżym powietrzem. No i drugi nasz ośrodek, bardzo ważny w tej chwili, praktycznie większość prac jest tam przełożonych. To jest nasze Centrum Innowacyjne w Szardży. Jesteśmy tam jednym z uczestników tak zwanego programu, w którym pod auspicjami Uniwersytetów Amerykańskich zorganizowany jest ten Centrum Innowacyjne w Szardży. I na terenie tam kilkuset hektarów, drodzy Państwo, tam będą pokazane zarówno nasza technologia, jak tam budowa maszyn, najnowsze rolnictwo, drodzy Państwo, technologie komunikacyjne. W takim w tym jednym miejscu będzie zebrane, to ma taki mieć kształt Krzemowej Doliny w tamtych rejonach. No i tutaj my z naszą technologią, drodzy Państwo, jesteśmy, ja tam byłem na początku tej drogi w roku 2019, jak jeszcze była w budowie ta pierwsza nasza trasa, jak jeszcze w budowie był nasz Eco House, czy ten ekodom, który tutaj Państwo widzicie, taki sam jest również w Marina Horce. Taką ciekawostką, którą Wam przekażę, to jest pierwszy budynek od kilkudziesięciu lat wybudowany w technologii drewnianej, bo ze względu na te wysokie temperatury, które tam są, tam się buduje głównie z betonu, aluminium i szkła. Natomiast nasz budynek jest z drewna, drodzy Państwo, i przez to, że jest taką tą zieloną, jak gdyby tutaj oazą, nie musi mieć tam klimatyzacji, tego systemu klimatyzacyjnego, bo ten system irygacyjny, który jest dla tych roślin poprowadzony, spowoduje to, że on jest w zupełności zabezpieczenie przed wysokimi temperaturami. I to jest między innymi pokazanie, jak można wykorzystać w przyszłości naszą technologię budowy miast linearnych. I tyle, drodzy Państwo, w skrócie o technologii strunowej. Ja bym teraz przeszedł do następnego punktu prezentacji, mianowicie powiem Wam troszeczkę o możliwości zainwestowania, ale tak reasumując, ten transport UST, jaki on jest innowacyjny, jedyny w swoim rodzaju, nie można go porównywać, drodzy Państwo, do żadnych tam kolejek podwieszanych, a już prosty przykład na to jest taki, że nasz transport jest po prostu transportem samojezdnym, natomiast taki transport, który jest na przykład ten kolejkowy, to już ma zasilanie zewnętrzne, nadziemne, wiecie Państwo, od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość pojazdy towarowe, nawet do 120 km osobowe, nawet do 600, bezpieczny, na drugim poziomie, drodzy Państwo, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, łatwo integralny do istniejącej już infrastruktury, jak do nowo budowanej i przyjazne środowisku, nie potrzebujemy tych dużo zasobów ziemi, wykorzystujemy do napędu naszego transportu energię wykorzystywaną i pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii. Drodzy Państwo, do naszej firmy Skyward Community, która zajmuje się pozyskiwaniem środków na wspomaganie transportu strunowego, możemy się oczywiście zapisać za darmo, ale żeby zostać takim pełnoprawnym uczestnikiem, należałoby dokonać zakupu pakietów. W tej odsłonie, w której my jesteśmy, tej 1.15, zaczęło to się w roku 2015, mamy w tej chwili rok 2023. Drodzy Państwo, tych etapów jest 15, ta 15 to już jest całkowicie certyfikowana nasza technologia, opatentowana, mamy wybudowaną przynajmniej jedną trasę komercyjną i wypłaconą dywidendę. I możemy wychodzić z naszą technologią na rynki zewnętrzne i sprzedawać tą technologię. My jesteśmy w etapie 14, trzecim podetapie. Do końca zostało nam malutki krok, więc kto może, to zapraszamy jeszcze, żeby się po prostu do naszej firmy przyłączył na zasadzie partnerstwa albo inwestowania.
I mamy tutaj kilka takich możliwości, zarówno na raty, jak i za gotówkę. Tak trzeba to wszystko robić, drodzy Państwo, przelewami. Można to robić za pomocą karty, ewentualnie nawet kryptowalut. Mamy możliwość inwestowania w takich pakietach, zarówno gotówkowych, jak i miesięcznych ratach. Widzicie tutaj, drodzy Państwo, przykład tak zwanego dyskonta. To jest to, co tutaj widzicie. Tu jest 27, tu jest 31. Tu przykładowo jest tam, powiedzmy, dyskonto 24-25. Co to znaczy? To jest ilość, jak to mówią, położonych centów na dolara. My mamy zapisane w memorandum, że po zakończonej naszej tej inwestycji 1.15 i wyjściu na rynki zewnętrzne, wartość naszych udziałów będzie minus 1 dolar, minimum. Więc prosty przelicznik, 15 tysięcy udziałów równa się będzie 15 tysięcy S, tak? No i tu mamy różne możliwości inwestowania, zarówno na raty, jak i za gotówkę. Tutaj mamy, proszę Państwa, dwa takie, powiem Wam o tych, maluszek student, to jest dla naszych dzieci podopiecznych. Ten maluszek charakteryzuje się tym, że tu trzeba zakupić taki pakiet na siebie, ale wpisać metrykę urodzenia dziecka. Sam miałem okazję to zrobić kilka miesięcy temu. Zrobiłem taki prezent dla mojej chrześnicy. Pakiety dla dużych inwestorów. Bardzo Państwu życzę takich inwestycji. To jest najdroższa w tej chwili inwestycja na poziomie 150 tysięcy dolarów za gotówkę. Jest 7,5 miliona udziałów, drodzy Państwo, albo pozyskanie takiego partnera do firmy. Mamy również pakiety na raty, też dosyć duże, 50 tysięcy dolarów. Widzicie Państwo, tutaj możemy je pozyskać w 5 równych ratach po 10 tysięcy dolarów przez 5 miesięcy, w też bardzo dobrym dyskoncie. Natomiast najbardziej popularne to są te pakiety od 250 do 2000 dolarów. Jest to wszystko bardzo ważne, bo chodzi o to, drodzy Państwo, żebyście mieli możliwość zainwestowania w tej odsłonie firmy, co jest teraz. Ponieważ w przyszłości, jak będą projekty celowe, to my jako udziałowcy, to jak mówiłem Państwu wcześniej, te 20% będziemy mieć możliwość inwestowania w te projekty takie celowe na całym świecie, a tam będzie bardzo szybka stopa zwrotu i bardzo dobry w przyszłości dochód. Dla tych partnerów, którzy się zarejestrują do nas, a nie mają na przykład środków, ale mają znajomości, jak to mówią w biznesie, albo masz czas i pieniądze, albo masz jedno i drugie, poprzez swój czas, poprzez swoje zaangażowanie mogą z własnego linku polecającego zaprosić partnera do biznesu i wtedy otrzymują 15% tak zwanej prowizji i przez to można sobie zwiększać swój portfel akcji. Ja również zainwestowałem, jak również zajmuję się poleceniem, bo przez to sobie buduję swój portfel akcji. I z tych pieniędzy, które uzyskacie z tej tak zwanej prowizji, wchodzi ona na tak zwane konto, drodzy Państwo, bonusowe i tam możecie te pieniądze wykorzystać do własnych potrzeb, ewentualnie do zakupu jakiegoś tam pakietu i wtedy zostajecie takim, jak to mówię, 100% naszym udziałowcem. I tu jest też nieco wyższe dyskonto, a przez to, że tej pracy do wykonania jest dużo więcej jak przy normalnym inwestowaniu. Pakiet, tak zwane konto akcyjne albo inwestycyjne jest dla tych, którzy nie chcą kupować na raty, mają mniejsze, większe pieniądze, robią sobie jednorazowe zakupy. Ewentualnie, drodzy Państwo, można, tu jest taka też sytuacja, że w momencie, gdy macie jakiś pakiet ratalny, a się wydarzy jakieś nieszczęście, tam w domu jakaś choroba, stracicie pracę, etc., albo wasi partnerzy, to nie ma jakiegoś tam wielkiego nieszczęścia, ponieważ te pieniądze wasze włożone na zakup tam dwóch, trzech rat, jeżeli nie będą opłacone przez termin 2 miesięcy, zostaje ten pakiet likwidowany i wracają one na tak zwane konto to właśnie akcyjne. I wtedy, drodzy Państwo, będziecie mieli możliwość zakupu sobie z tych własnych środków jednorazowo takiej ilości akcji, na których stracą wam środki. Przepraszam, jest okres grypy. Mnie też trafiło. I drodzy Państwo, tyle na temat tego naszego inwestowania.
Każdy, kto ma jakieś pytania, proszę sobie przygotować. Ja postaram się odpowiedzieć w miarę swojej możliwości i wiedzy. Natomiast mamy kilka informacji, które chcę Państwu przekazać. Takie, które są w naszych biurach, ale nie wszyscy tam zaglądają. Ja mówię, że my zawsze podajemy informacje oficjalne, sprawdzone. Nie to, co tam sobie ludzie wyobrażają albo partnerzy. Nie słuchajcie Państwo tych przede wszystkim tych bajek, że dzisiaj kupisz pakiet i za rok będziesz milionerem. Nie, nie, tak to nie działa. Takie inwestycje to zapraszamy na jakieś hajpy, kryptowaluty tam opowiadają niestworzone rzeczy, natomiast my zajmujemy się bardzo poważnym biznesem, z bardzo poważną technologią, która warta jest kilkaset milionów dolarów i jesteście Państwo ich współudziałowcem. Także jeżeli macie pytania, to proszę, ja postaram się odpowiedzieć. Natomiast to, co mówiłem wcześniej, drodzy Państwo, widzicie tutaj nasz pojazd, ten Uniflash, i mamy takie badania zrobione o aerodynamice pojazdów UST. Co to się z tym wiąże, drodzy Państwo? Otóż te nasze pojazdy, one inaczej, zwykłe pojazdy zużywają około 90% energii na pokonanie oporu aerodynamicznego. Natomiast nasze pojazdy, które mają pozbawiony drodzy Państwo, ten element przyziemia. Już pokazuję, o co tu chodzi. Ten tutaj element, bo to jest, leci po tej naszej eskapadzie. My tego elementu nie mamy i po prostu ta nasza aerodynamika jest zupełnie inna. Zobaczcie tutaj następny slajd, który pokazany jest, jak ten nasz właśnie pojazd w tym tunelu aerodynamicznym jest testowany. I to spowodowało to, że my żeśmy osiągnęli, proszę Państwa, bardzo dobre wyniki. Takim przykładem jest to, że my pojazdy takie towarowe możemy rozpędzić nawet do 120-150 km na godzinę, natomiast te nasze pojazdy, te szybkie, typu ten Uniflash, on może osiągnąć nawet prędkość do 600 km na godzinę. I jak tutaj stwierdził jeden z naszych naukowców, Siergiej Artuszewski, przy dużych prędkościach i przy silnym wietrze opór powietrza decyduje o tym, jak pojazd przyspiesza, jak bardzo jest kontrolowany i jak zużywa energię. Właśnie o to chodzi, drodzy Państwo, że im większy opór, tym większe zużycie paliwa. Kiedyś miałem w tej starszej prezentacji, pokazywałem, nie wiem, czy tutaj są Państwo, którzy byli wcześniej lub nie, że nasz pojazd, który jedzie przy prędkości 500 kilometrów na godzinę zużywa zaledwie szklankę tego paliwa. Drodzy Państwo, to jest naprawdę, to są znikome ilości w porównaniu do takich prędkości i tych wydajności. Dalej. Powiemy troszeczkę sobie o planach na rok 2022. Trzeci, wróć. USKY Transport przedstawił plany na rok 2023. I co się z tym wiąże, drodzy Państwo? To wszystko oczywiście było omawiane razem z naszym głównym inżynierem, panem Junickim. I najpierw podsumowano rok 2022. Na spotkaniu z naszymi partnerami z ASK i z International Energy Consultants. No i nakreślono plan budowy na rok 2023 w ramach realizacji czwartego toru testowego. Tu mam na myśli ten tor, który powstaje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wśród głównych jego pracochłonnych etapów przede wszystkim będzie tak: podniesienie szyn, montaż konstrukcji metalowych, projektowanie i produkcja główki szyny, oddanie do eksploatacji konstrukcji torowej, oddanie do eksploatacji pojazdów i zakończenie certyfikacji czwartego toru testowego. Nie wiem, czy sobie Państwo przypominacie, my w tamtym roku zakończyliśmy tą certyfikację tego naszego właśnie toru, ale ona była podzielona na dwie części.
Te i inne prace, które będą wykonane w roku 2023, zaaprobował i zaakceptował pan Aleksander Junicki, nasz główny projektant, jeżeli chodzi o planowanie prac produkcyjnych, ale również to, jakie będziemy wykonywać ruchy dotyczące, proszę państwa, naszych celów marketingowych. Kolejna sprawa, dosyć ciekawa, jak USM może pomóc firmom przemysłowym i zdobywczym unikać trudności logistycznych. Dosyć ciekawy artykuł. Muszę państwu powiedzieć, że nawet nie sądziłem, że takie problemy mają firmy te wydobywcze w tych terenach takich trudno dostępnych. Tu chodzi głównie tam o Arktykę. No bo teraz jest ten wyścig tych gigantów na świecie, czyli tu chodzi mi to o Stany Zjednoczone, Rosja, Niemcy, Francja. Wszyscy biją się o Arktykę, bo tamte złoża naturalne, czyli tam rudy metalu, gazu, ropy, jest ich naprawdę bardzo dużo, no ale żeby to wszystko wybudować i żeby powstały tam jakieś tam firmy wydobywcze, czy jakieś tam zakłady produkcyjne, no to muszą mieć dostarczony towar. Jeden z mojego brata szwagier, który brat mój mieszka w tej chwili, drodzy państwo, w Danii, natomiast jego szwagier w Kanadzie jest kierowcą takiej dużej ciężarówki, tak zwanego tira. On właśnie dostarcza w te takie północne tereny ogromne ilości tych ładunków i oni przy tych trudnych warunkach pogodowych, tam zamiecie śnieżne, jak będzie państwo, te zimy, to nie tak jak u nas, bo u nas to mamy już wczesną wiosnę. Natomiast to powoduje, że te ograniczenia pogodowe i aury i te przeszkody dla takiego transportu zwykłego w dużym stopniu prowadzą ogromne zakłócenia budowy tych wszystkich przedsięwzięć, które mają tam być robione. No a tu się okazuje, że nasz transport, drodzy państwo, chcę państwu powiedzieć, że jest tak skonstruowany, że te nasze tory, drodzy państwo, mają taki system, że one nawet nie muszą mieć takiego systemu odsalania tych naszych strun, bo to wszystko jest w naszej konstrukcji. My możemy pracować przy skrajnych temperaturach, jak ja wcześniej państwu mówiłem, od plus 100 do minus 100 stopnia Celsjusza. Do tego te nasze pojazdy elektryczne na tych stalowych kołach są bezzałogowe i mogą wykonywać taką płynną pracę i ruch. Bez względu na to, czy będzie mgła, zamieć, ulewa, czy tam burza. Więc, drodzy państwo, jak ja to kilka razy już podkreślałem, jesteśmy naprawdę w bardzo dobrym miejscu, w bardzo dobrym czasie i w cudownej firmie. No cóż wam mogę powiedzieć? No tylko sobie możemy gratulować, że przepraszam, że jesteśmy w takiej firmie z takim potencjałem, że wszystkie plany, które zakłada pan Junicki z zespołem inżynierów, są zawsze realizowane. Drodzy państwo, my nie mamy żadnych opóźnień, bez względu na sytuację geopolityczną, jaka jest w tej chwili na świecie. Także gratuluję wam, tym, którzy już są w firmie. Zapraszam serdecznie tych, których jeszcze nie ma. Ja również zapraszam, drodzy państwo, na mój webinar za tydzień o technologii, natomiast w każdy wtorek o godzinie 19 prowadzi webinar również Mariusz Duczpański. Tam mówi o naszej współpracy jako partnerów, mówi o duplikacji, mówi jak się rejestrować do firmy, jakie wykonać ruchy, żeby się później poweryfikować. To jest wszystko ważne. Po drodze państwo, nawet jakbyście mieli taką sytuację, że kupicie teraz pakiet na raty i się nie kupicie go, a się nie zweryfikujecie, to będziecie mieć problemy z opłatą następnej raty. Natomiast ja zachęcam bez względu na to, jakie jest w tej chwili dyskonto, abyście inwestowali mądrze w naszą technologię, bo to jest zawsze jej wspomaganie. Dobrze o niej mówili, bo na tym nam bardzo zależy. I drodzy państwo, mieli jak najlepsze energię w tym momencie. Czy w tym roku będą podpisane kontrakty na budowę? Oczywiście, że tak. Pan Junicki na tym mówił na podsumowaniu. Także spokojnie, panie Janie. Wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. Pamiętajcie państwo jeszcze jedną rzecz, że słuchajcie to, co jest oficjalnie podawane w komunikatach. My mamy wiele kontraktów podpisanych,
które są w tej chwili nieujawnione, ponieważ tego sobie nie życzą na przykład nasi inwestorzy. I to jest taka klauzula w firmie, objęta jest tajemnicą i wtedy, kiedy oni pozwolą, to wtedy się dopiero dowiecie. Natomiast miejcie pełne zaufanie do pana Mińskiego, do naszej firmy, bo wszystko jest realizowane zgodnie z umową, zaleceniami i naszym programem, tym, którym mamy założony na rok bieżący czy na lata poprzednie. Jesteśmy bez długów, drodzy Państwo, mamy środki na naszą realizację, a my jako udziałowcy w Skyward Community, którzy wspomagają technologię transportu stunowego, będziemy w przyszłości odbierać bardzo dobrą apanaże z tego i dywidendy. Czy jest przewidziany termin wejścia na giełdę? Oczywiście, że tak, Pani Ani. Jak powiedziałem wcześniej, jak skończymy etap 15, będziemy mieć pełną certyfikację, wybudowaną jedną drogę komercyjną i wziętą dywidendę. Jak będą spełnione te warunki, wtedy wejdziemy na giełdę. A ten termin, to już teraz zadać pytanie do właściciela firmy, on na to odpowie. Ja nie będę tu Państwu opowiadał rzeczy, które, informacji, które są niezweryfikowane. Dziękuję. Zapraszam za tydzień. Zapraszam również na webinary Mariusza Duczmańskiego. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz życzę wszystkim zdrowia, pomyślności i cudownego, wspaniałego roku dla Was, dla Waszych rodzin i dla naszych inwestycji. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.